Jakiś czas temu wrzuciłem taki filmik, w którym grałem tylko Mountain Sun Tankiem i pomyślałem, że można było ten pomysł niejako kontynuować, ale z innym mountem, który też jest niedoceniany, a jest dosyć ciekawy, niestety rzadki, mianowicie ze Scutlixem, z Cutlixem, jak ktoś woli bardziej pisownie, który jest przywoływany z Brain Scramblera, a ten wypada już podczas inwazji Marsjan z bardzo małą szansą. Mount ten, oprócz tego, że oczywiście jest szybki, wystrzeliwuje też lasery, jest porównywalny do tego Sun Tanka. Jak sprawdzałem DPS, to w niektórych sytuacjach miał więcej właśnie go, a w niektórych sytuacjach był słabszy. Natomiast chciałem dzisiaj nagrać filmik, w którym pokonywałbym bossów mechanicznych. Jakoś tak zrezygnowałem z formatu, który był wcześniej i postaramy się za pomocą tego mounta oraz odpowiedniego uzbrojenia, które nie będzie przesadzone, tylko będzie faktycznie na początek hard mode'a, postaramy się pokonać mechanicznych bossów. I to tyle ze wstępu. Jak już mówiłem, format nieco inny, nie wiem czy wam się spodoba, bo raczej będzie tylko walka i zobaczycie, jak potężny potrafi być już ten przecież postgolemowy mount sam w sobie. Jestem na Journey, ale mogę sobie zmienić na Master Mode. Tak samo mogę jeszcze sobie pododawać jakieś itemki, jakbym potrzebował, ale mam takie akcesoria, które wydaje mi się, że nie są przesadzone. Są jeszcze pod Warding, co na Masterze też różnie daje z efektami. Jak wypiję sobie potki, to bym miał takie, jeśli chodzi o statystyki. Mam też na przykład Summoner Emblem, który zwiększy mi delikatnie obrażenia od właśnie tego mounta. No i myślę, że możemy sobie zrobić teraz noc i powalczyć za pomocą tego, poskakać sobie. O dziwo, będę starał się nawet bez jakichś platform i specjalnych innych ułatwień. Proszę bardzo, przywołujemy Destroyerka i zobaczymy, jak to tutaj będzie wyglądało, jeśli chodzi o tego bossa. Oczywiście obowiązkową mapka i bijemy, zobaczcie, 1000 DPS-a pod warunkiem, że jesteśmy odwróceni w ogóle do Destroyera, bo jeśli nie, to możemy się przeliczyć i no nic nie bić po prostu, no dlatego musimy też panować tu nad naszym ruchem. Wziąłem sobie zbrojkę Palladium, ponieważ bardzo fajnie mnie regeneruje Charm of Myths i daje to bardzo fajne efekty. Też zastanawiałem się nad zbrojką pajęczą, która zwiększyłaby delikatnie jeszcze obrażenia mounta, ale wydaje mi się, że regeneracja jest o wiele więcej warta w tym przypadku z setem, jakim jestem, to znaczy z pozostałymi rzeczami. I jakoś tak, jak sprawdzałem sobie wcześniej tak dla siebie, to efekty znacznie lepsze miałem z obrażeniami i regeneracją dodatkową. Jak widzicie, wolno dosyć pasek tego bossa schodzi, ale jednak schodzi na tyle dobrze, że wydaje mi się, że bez większych problemów, o ile będziemy unikać głowy, zabijemy sobie Destroyera. Mam też oczywiście wszystkie potki, które mogą mi tylko ułatwić sprawę, więc no nie mówmy, że już ten sam mount jest taki aż tak silny, ale sam fakt, że potrafi sam mount, a nie jakaś broń, rozwalić bossa, jest moim zdaniem dość imponujący, bo mounty w Terrarii nie są aż tak mocne na etapy, w których je dostajemy, ale gdyby tutaj prowadzić jakieś inne zasady i dajmy na to na poszczególne etapy dawać sobie jakieś tam mounty, pojazdy, to mogłoby to naprawdę być coś fajnego. No ale jak widzicie, na razie tutaj mechanicznie są brani pod uwagę. Wcześniej byłem Sun Tankiem i bez problemu rozgramiałem bossów pre-hard mode'owych tym Sun Tankiem. Wydaje mi się, że jakiegoś tam Wall of Flesha czy coś też bym bez problemu zabił. Natomiast mechanicznych tym Scutlixem już nie wyobrażam sobie bić, czy nawet Sun Tankiem bez ekwipunku żadnego, ale z ekwipunkiem no jest nawet tutaj satysfakcja, coś troszkę innego. Jeszcze tak nie biłem w ogóle tych bossów. Nie wiem, czy na przykład dałoby się ubić ze Scutlixa jakąś planterę, czy dalej lecieć pod golema i tak dalej. Wydaje mi się, że z odpowiednim ekwipunkiem na pewno, bo to robi wystarczające DPS, żeby sobie z tym radzić. No a jeśli chodzi o naszego Destroyera, to mimo że tu trochę oberwałem, też potki straciłem, no to i tak leci wyśmienicie, już ma tylko połowę HP. No kurde, no co to jest za mount potężny? Klasa jeźdźca pełną parą. Jesteśmy też na Master Mode, więc jeśli na przykład ktoś chciałby robić sobie takie zwykłe wyzwanie, dajmy na to, polegające na tym, żeby przejść grę tymi mountami, ale bez jakiegoś ekwipunku, to jeśli chodzi o obronę, to nie miałoby to pewnie większego znaczenia, ale jeśli chodzi o życie bossów, no to z pewnością byłoby to o wiele prostsze i bardziej wykonalne na równych zasadach i w sumie tyle mogę powiedzieć, bez żadnej regeneracji i dodatkowej potków i tak dalej, nie? Dobra, już tutaj Destroyer dobiega końca. Wydaje mi się, że z wszystkich mechanicznych bossów bije się go najprościej, bo wystarczy tylko skakać. Jeszcze widzicie, że ja mam parę podskoków, ale bez problemu dałoby się jeszcze jakąś platformę tutaj wybudować i po prostu lecieć, hukiem się może wspomagać przy jakichś ewentualnych unikach przed głową, ale idzie mi to bez problemu.
No i już Destroyer jak powoli pada. Jeśli chodzi o dips, mogę też go sobie zwiększać przez właśnie nadawanie sobie zbroi pajęczej. Jak widzicie, jak teraz się odwrócę do tego Destroyera, to akurat w jeden segment bije no tak po 800, jeśli cały czas sklepie. Wcześniej biłem po 1000, bo parę segmentów chyba się nakładało na siebie. Natomiast z tym bije po 500-600 raczej, tak. No troszkę mniej tego DPS-a jest. No ale też no bez przesady jakoś pajęcza nie daje super tego dipsa, tak jakby byśmy mogli tego oczekiwać. No dobra, to co, dobijamy Destroyerka, dobijamy. Wydaje mi się, że bez większych problemów. Jeśli chodzi o czas, to znaczy no wiadomo, że rano już uciekają mechaniczni albo rage'ują. Tutaj nie ma też żadnych problemów, żeby w ciągu jednej nocy zabić. Nie wiem, czy akurat nie mam freeza włączonego, ale nawet jeśli no to bez problemu by mi ten czas tutaj wystarczył. No to co, to dobijamy już Destroyerka. Mogę nawet stać w miejscu, gdyby się uprzeć w tym momencie. O jejku, to się przeliczyłem. Byłem oberwałem, ale to nic. Ja się regeneruję na tyle dobrze, że jeśli mnie nie one-shotuje głową, no to nie ma raczej szans na to, że mnie pokona. Więc co, dobijamy gościa, dobijamy. W tyłek mu damy i do widzenia. No i dobijamy Destroyerka, nawet powchodziłem dla szpanu jeszcze parę razy do niego i Destroyerek padł za pomocą Scatlixa. No i są zasoby i można już sobie nawet lepszą zbrojkę zrobić, ale bez regeneracji, ale uniki. Zobaczmy natomiast, jak sprawa będzie się miała w przypadku Twinsów, bo możemy sobie również przystąpić do walki z nimi. Nie powinny być jakimś większym wyzwaniem, aczkolwiek no tam jest trochę bawienia się. Może niewiele już mówiąc przystąpię do walki, bo mogę robić właśnie podczas walki tej omawiać niektóre rzeczy. Przede wszystkim fajne jest to, że możemy sobie gonić za Twinsami, po prostu widzicie, to tym razem troszkę się rola odmienia i to my gonimy ich, bo jeśli jest etap powiedzmy tego, że w nas nie szarżują, no to one się też oddalają. Tak tutaj widzicie po tym spazmatyzmie, niestety troszkę tak momentami mam wrażenie głupieje celność, ale i tak da się tutaj to bez problemu zrobić. Tylko jeszcze z szarżami trochę spatyczkowania, czemu tam nie mogłem przejść, nie wiem czy to widzieliście, ale się zaklinowałem w klocku. Niektóre obrażenia, no nie warto tutaj akurat przyjmować, w porównaniu do tego Destroyera nie ma, wydaje mi się, aż takiego luzu. Trzeba jednak coś tam unikać, jakieś tam zdolności mieć. Ale też no bez przesady, nasz Scatlix robi co chce i śmieszy mnie to, że bawimy się z nim trochę tak w ciuciu babkę, to znaczy z jednym czy drugim okiem, czy w raz, dwa, trzy baba jaga patrzy, bo po prostu jak już w nas wykonują szarże, to odwracamy się na sekundę, żeby ostrzelać. Możemy też zaspamować odwróceniem, żeby jakoś te laserki jednak wypuszczać jak najczęściej i bić po ten 1000 czy ile tam było. Przydałoby się też troszkę podregenerować. Jeśli chodzi o życie oczek, to jest całkiem nieźle, to znaczy z korzyścią dla nas. Oczywiście mogę też jakoś w miejscu pobyć sobie i popróbować tutaj inaczej zadawać obrażenia, tak żeby te lasery były celne, bo z tego co zauważyłem, to one mają problem z tym, żeby dolecieć do celu w momencie, kiedy my jakoś opadamy. A w momencie, kiedy my jesteśmy w jednym miejscu, się trzymamy, no to Twinsy też się... Czemu? Aha, tam możliwe, że jest niewidzialna ściana postawiona na cele miniaturki, wiecie? Bo to jest nawet świat, który nazywał się miniaturki, czy miniaturek, coś takiego. Dobra, Twinsy powoli padają. Nie wiem, czy mi się jakieś potki nie kończą, ale raczej bez problemu. To co, zaganiamy do zagrody tego spazmatizma. Zaganiamy, zaraz będzie miał drugą fazę. Niestety wadą też Scatlixa jest to, że troszkę tak równomiernie bije te Twinsy, przez co pewnie będziemy musieli się zmierzyć z dwoma odmianami równocześnie, dwoma przemianami. No widzicie to teraz zresztą. No ale co, no obkrążymy i będzie jak będzie. Raczej nie powinno być mimo wszystko źle. No, strzelamy w blachę. To co, zaraz się wyregenerujemy też. I bez kitu, nawet ta druga faza jest prostsza od pierwszej, poza oczywiście laserami, które pewnie nas będą bardziej prześladować w momencie, kiedy się już ten Retinazer przemieni. Tak po prostu tych ogni jest o wiele łatwiej unikać przez ten zasięg i w ogóle tę celność z daleka. Zobaczcie, ten się już przemienił, cwaniaczek. Naprawdę. Ja tutaj mam luz w tej drugiej fazie. No tak w miarę, oczywiście też nie można mieć zbyt dużego luzu, wiadomo, bo to master. Ja mam tylko zbrojkę paladiumową i się dzieje co chce. Dobra, bo wy pewnie tutaj nic nie widzicie już. To co, dobijamy? Wydaje mi się, że najgorzej się bije ze wszystkich tych magicznych bossów z Kletrona Prima, ale to właśnie dlatego, że ma bardzo dużo tych wszystkich części.
Wow. Ale zaspamowałeś mnie, typie. Kto koło pierwszy zabije? Bo wojna na lasery, Gwiezdne Wojny. Dobra, zabity. To jeszcze ten cwaniak został. Macie cwaniaka? No trochę zbyt dużo hitów przyjąłem, więc to nie było aż takie na luzie. Ale teraz już mogę sobie odpocząć właściwie, bo szarże od tego spazmatyzmu to są nic. To jest nic. Mogę nawet tak oddalać się stopniowo i wiecie, odwracać się, Baba Jaga patrzy i już nawalać. No i co? I Twinsy zostały rozwalone. No jeśli chodzi o Prima, też wam pokażę walkę, ale nieco skróconą, bo tak jak mówię, trzeba porządnie obić jego ręce. Na co mi się wydaje, że niespecjalnie dużo osób chce jakoś patrzeć, no bo bicie w blachę, come on. Co w tym takiego superowego? No ale dobra, lecimy z tym koksem. Wydaje mi się, że za to mniej obrywamy trochę niż w przypadku Twinsów, ale trochę trzeba się namęczyć, jeśli chodzi o atakowanie, bo Prime z kolei nas bardzo szarżuje i nie ma zbyt wielu okazji do tego, żeby go obijać. Bo on często jest właśnie jakoś przed nami, albo nad nami, albo w nas po prostu i w nas szarżuje, ale jak się będziemy tak oddalać, nie pozwolimy mu wyszarżować w siebie, no to powinno być git. Jakoś tam pasek znika powoli. Bem, 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 bem. No mogę nawet sobie postać w miejscu tutaj, pod warunkiem, że bombą nie dostanę, bo te bomby to też sporo klepią od niego. Gdybym mógł się jakoś jakimś cudem skupić tylko i wyłącznie, że nawet tutaj pleonazmem sobie zawalę na główce, to wtedy ta walka byłaby 300 razy prostsza, jakby fokus odpowiedni był. Nie na te części, tylko wiecie, na samą główkę. No bo widzicie, że bije tak dużo, że bez problemu bym sobie z nią dał radę. DPS nie z tej ziemi. No a HP, jak już mówiłem, nie schodzi mi. Uniki szarż też robią tutaj swoje. I co, obracamy się 300 razy na sekundę. Dobra, oddalę się teraz, oddalam to pytanie i trzymamy się jakoś odległości. Za 150 właśnie bije mi z bomby, więc trzeba uważać, jak się stoi, jednak w miejscu się przycupnie na chwilę. Główka, pum pum pum. Chyba laserek padnie od niego, zobaczcie jak mu mało zostało już. Śruby też dokręcone prawie. No i co, laserku, co mi tam powiesz? Nic mi nie powiesz, że się wychiluje. Jeszcze po tym mi schodzą powoli. Pum 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 pum. O, teraz mogę fajnie obijać raz za razem. W sumie to jest taktyka, żeby tak podlecieć i opadać stopniowo, jak Prime jest po drugiej stronie, żeby mu jak największego dipsa zadawać, jak najwięcej razy ten laser, żeby leciał. Zobaczmy, czy to się sprawdzi. I teraz w drugą stronę. No nawet. Tylko znowu się przymierza do szarży. Jakby nie przyspieszał jak za dawnych czasów, to byłoby to 300 razy prostsze. Ręce też już mają low HP. Kolejna śruba dokręcona, zaraz padnie. Oczywiście mógłbym próbować bić całą głowę, ale komu się chce? Damy radę tak czy siak. To opadamy, on przechodzi na drugą stronę, my go klepiemy. Bęc, 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 bęc. O, już kolejna łapa padła. I bijemy, bijemy jak najwięcej wycisnąć z pomarańczy. Z naszych okazji. Czacha naprawdę sporo obrywa, jak już tylko jest konfrontacja ja kontra ona. Bez tych rąk. Kolejna ręka padła. Ręka Hama. Złapała za gardło i do widzenia. No i to był Skeletron Prime. Czy Planterę da się ubić? Wydaje mi się, że wszystko się da ubić. To jest jedna z zasad Terrarii. Wszystko się da, jeśli masz odpowiednią ilość skilla oraz cierpliwości. Nawet Moonlorda ktoś pewnie dałby radę zabić Copper Short Swordem, jeśli miałby cierpliwość i uniki by mu wchodziły i miałby 20 tysięcy godzin na to po prostu. No i jak widzicie, udało mi się zabić trójkę mechanicznych bossów. Czy miałem jakieś specjalnie duże problemy? No może momentami, to z własnej winy. Jakby przy moim średnim skillu dzisiaj wydaje mi się, że i tak było git. Powiedzcie, co sądzicie o tym materiale. Jeśli byście nie chcieli już takich, bo na przykład uważacie, że są za bardzo leniwe, jeśli chodzi o pomysł, przedstawienie tego, no to też taki feedback odbiorę. Jeśli wam się podobało, no to się cieszę. Zachęcam do łapkowania, subskrybowania, komentowania. No i co? No i widzimy się w następnym odcinku, trzymajcie się i pa pa!